Witam Was tutaj, cześć, witam Awizonosz. Zapraszam Was na szósty odcinek z serii City Skylines PlayStation 4 z dodatkiem Snowfall. No i tak, dosyć była długa przerwa, bo jak już mówiłem wcześniej, miałem problem z telewizorem w nowej serii z OpenTTD. Ale na pierwszy rzut oka, co może Wam się rzucić, to są te drzewa. Nie było tych drzewek, posadziłem je jeszcze zanim wysiadł mi telewizor po ostatnim odcinku. No i według mnie to chyba dosyć dużo lepiej wygląda. Tak bardziej zielono. Z góry to już w ogóle fajnie wyglądać. No i dowiedziałem się też, dlatego posadziłem, ponieważ drzewa i ekrany akustyczne likwidują hałas. Więc stwierdziłem, że może warto w to zainwestować. Drzewek jest dużo, później pewnie ich będzie mniej. No bo na przykład tutaj ich nie będzie aż tak dużo. No ale według mnie póki co ładnie wygląda. Nie wiem, czy to było na odcinku, czy nie. Tutaj też trochę zmieniłem pętlę tramwajową i jest jedno miejsce już przygotowane na przyszłość. Zaraz wam pokażę. O, proszę bardzo. Na jeden przyszłościowy tramwaj. To tak już jakby coś. No tu jest też trochę obgrodziłem, ale to już było na odcinku. I to tu jeszcze zrobiłem. A, i tutaj jeszcze. Pętla też jest w drzewkach. No dobrze, ale to tak ogólnie to tyle, ale jak możecie zauważyć, brakuje nam mieszkańców. Więc postarajmy sobie, aby się pojawili. Pojawili się nasi mieszkańcy. No bo też, że ich nie ma, to nie jest najlepiej. Rzeczy ważne, najważniejsze, trzeba włączyć stopy. Włączam. Powiedzmy, że doliczę sobie 2 minuty. Oj, oj. Co to za korki? No tak, bo tu się świata pojawiały. Pozmieniajmy te drogi trochę. Możemy na taką nawet. Prosto to jest? No dobra. A tu? Nie widzę zbytnio strzałek. Ej, lampa, włącz się. Chcę zobaczyć. A, dobra. Tu jest dobrze. I tu też jest dobrze. I nie ma świateł jeszcze, dzięki czemu. No to dobrze, to jest dobrze, przyspieszmy sobie w ogóle czas. I mamy dzisiaj dwie rzeczy do zrobienia. A mianowicie. Na pewno sobie postawimy to. Tak, tutaj, ale jeszcze nas nie stać. Ale drugą rzeczą ważną, to na pewno będzie nowa dzielnica. Tak. Nową dzielnicę zainwestujemy dzisiaj na pewno. Bo to się nam tu przyda. No i co? Będziemy chyba z tym lecieć. To tak, zacznijmy od tej nowej dzielnicy, bo popyt na nią jest dosyć duży. A, my jeszcze mamy nowe ulice, poczekaj. Czy ostatni kamień milowy to był... Tak, zapomniałem o tym. No i jeszcze sobie drogi pozmieniamy. Oczywiście ogrzewanie, jeżeli kogoś to interesuje, już jest pod całym miastem. O, autostrada z ekranem akustycznym, to teraz zainwestujemy. Szpital, to trochę tego jest. I służba drogowa. Nie wiem, czy to nam się wszystko uda dzisiaj zmieścić. Inaczej wątpię. Ale spokojnie, odcinki będą się już pojawiać częściej. A najpierw zobaczmy sobie, tak, widok. Chwila, widok informacyjny. I tak, bo ogrzewanie to z tego co pamiętam. O, proszę, jest wszędzie. Nawet tu już pociągnąłem, bo było mnie stać. I co do hałasu, zobaczcie. Autostrada jest wyciszona przez te drzewka. No, 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 dobra. Ale ekran akustyczny może jeszcze bardziej pomóc. O, tym bardziej, że są bardzo zadowoleni. A jak ludzie są zadowoleni, to jest zazwyczaj dobrze. Dobra, tutaj sobie porozstawiamy to. No tutaj też można. No i tutaj na pewno. Oj! Tu aż taka wam duża droga nie jest potrzebna. Tego nie ustawimy, nie ulepszymy. Ale tutaj też już można wziąć. I po prostu jest już wszystko w ekranach akustycznych, jakby coś. Tutaj w przyszłości będzie można zainwestować taką mniejszą nawet.
Ale na razie nie będziemy się tym interesować. Dobrze, tak wiem. Bo mamy jeszcze trochę tych dróg do poulepszania. To tak, bo tu jest jednokierunkowa, z tego co pamiętam. To mi trochę. To mi nie pomoże. Ale tutaj rowerową byśmy wstawili. Tutaj też. Ogólnie chyba na wszystkich wjazdach. No i co, byśmy sobie pociągnęli tutaj tą tak rowerową. Ciebie na pewno możemy pociągnąć tak prosto. A! Nie! Nie, nie, nie! Tramwaje ważniejsze. Kurczę. Może tak. Ty tu tak. I ty tu tędy. A tam rowerową gdzie? Tak po prostu może dojedzie sobie tam. Dobra, czyli tu mamy rowerową zrobioną, załatwioną. Później wszędzie, gdzie nie ma rowerowych, wstawiamy drzewka. To jest rzeczą chyba jasną. Ło. To tu sobie tak przejedziesz. I gdzieś jeszcze? No by się przydało. Może tędy. Bo tam już jest później jedna kierunkowa, to już nie. No i tak, i wszędzie zamieniamy teraz drogi. Zacznijmy od tego. O, zadowoleni są. No, proszę bardzo. Tak. Ulepszymy sobie tutaj ten kawałek tylko. I zbudujemy najpierw dzielnicę. Później sobie poulepszamy, jak ona będzie się budować. Oj, oj, oj. Trochę rozwaliło się. Jest tu była rowerowa. Nie ma ludzi. Rowery ważniejsze. No dobra, no to tak. Dzielnicę mam pomysł tutaj zbudować. Tak. I później pójdziemy sobie tutaj właśnie w ten kawałek ziemi. Nie wiem, czy od razu go nie kupić. Chociaż może nie będzie od razu potrzebne. To byłoby lepiej. Bo nie chciałbym od razu kupować nowych kawałków ziemi. Dobra, to tak. To jest na wysokość tego. Później sobie na rowerowe pozmieniamy oczywiście. Tam, gdzie powinny być. Dzielnice mają być podobne. Wręcz takie same. A, tutaj dotąd. To będzie prościej. Tutaj, tutaj i tu. Niesymetrycznie trochę, ale dobra. Tak, to jakoś tak wygląda. I tu wjazd. A później to trzeba będzie zainwestować w tramwaje. O, a propos tramwajów. Zaraz tutaj sobie wybudujemy coś jeszcze. Tu nie ma póki co tramwajów. Wiem, jest siedziba. Wiem, właśnie mamy ten budynek. Może sobie go zainwestujemy później. Ale w tej chwili nie możemy. W tej chwili budujemy nową dzielnicę, bo przemysł nam zaraz tutaj cały upadnie. Czyli że co? Wybierz. Tak. I na przykład tutaj. Bo tu jeszcze trzeba zrobić tą ścieżkę. A nie chciałbym, żeby od razu oni tutaj weszli. Gdzie jest zapieszek? Tu jest zapieszek. Ciach. 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 I rowerowa. Bum. Bum. To nie można. Można. Chcesz, to możesz. Dobrze, tak. Proszę. Odcinek kolejny się pojawił w środę, jeżeli ktoś dotrwał jeszcze do tej minuty i cały czas ogląda. I tutaj w drugą stronę tą ścieżkę. Ścieżka póki co im się przyda, bo nie mam zamiaru na razie tutaj dawać im. A! Nie. To nie tak miało wyglądać. No nie. Znaczy nie, no wy się budujcie. No bez przesady, ale...
Tak ładnie to wszystko rozwalić. Nie, nie mogę. Dobra, mamy. O, i od razu wiadomo, brakuje wam wodopoju, ale spokojnie, my już dajmy wam ogrzewanie w pakiecie. Tak, najpierw tu. Ciach. Ciach. I tutaj też wam damy. Tutaj budujcie się już. Sklepiki też trzeba się budować, zaraz im damy. Tutaj możecie się sklepić. Sklepy, budujcie się tutaj. O, macie tu dużo terenów. Tu nie jestem przekonany, tu będzie droga dalej. Ale tutaj chyba bezproblemowo możecie się budować. Dobra. No to tak, tutaj się to buduje. Czy to nam się przypadkiem nie oddaliło? Chyba tak. Więc tak czy siak, zbudujemy sobie teraz tutaj linię autobusową na tą dzielnicę. Bo tam są tylko tramwaje póki co. A, bo bez przesady z tymi tramwajami. Czy wiadomo, że są najfajniejsze, najlepsze i w ogóle, ale inne środki komunikacji też by się przydały. Ciach. O, chyba będziesz są bardzo zadowoleni z tego. Tutaj. Tędy. Czy jest jeden autobus, ale to jest do przemysłu, on się nie liczy. Tutaj. Dalej. Właśnie, turystów więcej jeździ na tydzień tramwajami niż autobusami. Dobre. To w ten sposób, tutaj, tutaj i tak tu. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. No i co, trzeba nie wyjechać tutaj. Więc może postawimy tu pod cmentarzem przystanek. I tu ostatni i stąd będzie... A, nie. To nie pomaga. To rzeczywiście nie pomaga, ale póki co tak autobus będzie jeździć, no bo jak tu już przestawiamy to sobie wszystko, to będzie zupełnie co innego. Taki pomysł jest też taki. O. To będzie jakoś tak postawione. Dobra. Czyli... Nie, to nie jest tu. To jest w autobusach. Nasz budynek. To trzeba nie wstawić. Kurczę, nie wszedł. A wtedy wszedł. To jest nie tak. Ej, no co jest nie halo? Ojej, przecież. Nie znowu? Nie, nie. Na szczęście nie. Nie, no chyba to, no to samo wyjdzie. No. Rondo za mnie małe, czy co? No dobrze, to tutaj... Nie, wstawić to ja tutaj to wstawię. Za wszelką cenę. To jest za mało. No właśnie, to jest za mało. To byłoby za krótkie. Ale w ten sposób może by wyszło. Pamiętam, że w tamtym mieście też było tak, że z jednej strony wchodziło, a z drugiej nie. Ej no. Mniejsze rondo jest, czy co? Poczekaj, spróbujemy to tak tutaj zbudować. No bo tak, to było dotąd. To my weźmy sobie to trochę dalej. I spróbujmy w ten sposób. No to jest na czuja robione.
Jest, weszło. Dobrze. I teraz tylko uzbieraj do 65 tysięcy. No to nie będzie aż tak tragicznie. Ło. I jak ładnie nam tu pykło. No nie wiem. Co tu powiedzieć? Dobra. I jeszcze z rzeczy ważnych. Ten przystanek sobie przestawiamy od razu tutaj. Proszę. Bo zobaczcie, od razu będę mógł sobie zawrócić. No to od razu zmienia postać rzeczy. Dobrze. Jak tam nasza dzielnica? Fajnie. Nie ma dudzić. Dobra, tutaj się jeszcze możecie wybudować. Tam zaraz wam dam wodę. Dobra, woda. I ogrzewanie. Proszę. Woda i ogrzewanie, czyli właśnie, skoro ci się teraz będą budować, to ja chyba mogę bezproblemowo, albo tutaj jeszcze najpierw wodową zainwestujemy. Chociaż czy ja wiem, czy w nim teraz tu inwestować, jak ja nawet nie wiem, jak ten tramwaj będzie jechać. Może na razie po prostu tak tu. O. Tak, po prostu. Dobrze, teraz zainwestujmy w tą drogę. No nie, no znowu tą rowerową rozwaliłem. Jest jakaś zaraza. Teraz. Ile tu ludzi z tego korzysta? Sobie tak to pojedziecie. Dobra, i tu już jest zrobione, teraz tutaj. I jeszcze tu nam została droga. Nie wiem, jak tramwaje są, to już tramwaje niech będą. Właśnie, szkoda, że nie ma drogi z tramwajami i z drzewami. To by się przydało. To by się przydało. Znaczy, to się pojawiło, ale dopiero z modami, znaczy... Na komputerze można już coś takiego zedytować. Tutaj cały czas nie ma możliwości edytowania. To jest trochę denerwujące. Ło! Tu jakiś zakręt nawet jest. I kółko zrobiliśmy, jakim cudem. Zawodowa? Tu też jest zawodowa? I tu też? Okej. Aha, i tu też jest zawodowa. Ale tu już jej nie musi być. Proszę. No dobrze. To byłoby chyba na tyle. Tak, bo tutaj jest tylko rowerowa. I trochę nam zeszło pieniędzy na to. Zejdą nam jeszcze pieniądze, jakbyśmy dopuścili tramwaj. O panie. Co to by było? No, ale nasza populacja się zaczęła rozwijać. Zobaczmy, ile do nastanego kamienia milowego? 7 tysięcy. I metro. I nowe regiony. No, więzienie i takie tam. To wiadomo, że się pojawia wtedy. Tutaj przemysł trochę pod upadł. To powyburzajmy to. Ale spokojnie, już autobusy puściłem do tramwajów, więc nie powinno być aż tak źle. Tutaj i tu. Słynnego. Czy tutaj ludzie czekają? Pokaż to. Jedna osoba łącznie. No nie jest tak źle. Hmm. 1,62% pojemności. I co, żebyś wolną przestrzeń. O. Proszę bardzo. Tam będzie jeden tramwaj jeździć. Co jest ze stażem pożarnym?
Panie. Z policją to też jest słabo, ale to już pominę. Tutaj też jest kiepsko. Ale z kolei tu. Tu. No nie, na podstawówkę trzeba im tutaj wstawić. Ciach. Niech szczęśliwość zawita do was. Szkoła średnia jeszcze nie jest potrzebna. I bym im tu wstawił też to. Dobra, niech już będzie. Co to było? No i zobaczmy naszą ekonomię. Ekonomię. Jeszcze raz. Tak! Energia jest za dużo, bo mamy ogrzewanie. Mogę zapłacić kredyt? Brzmi kusząco, jednak bym chciał wiadomo co postawić. Czy 20 tysięcy by wystarczyło, aby postawić to już dzisiaj? Na pewno by trochę pomogło. Może weź. Mieliśmy i cały czas nas nie stać? No nie, no to co za tragedia? Tutaj jakby coś, to sobie na coś takiego zmieniłem. O, proszę. Może być. Nowy kawałek ziemi. Wiem, że są nowe kawałki ziemi, ale nie martw się za to. Co do prądu? Niedługo trzeba nie podwyższyć budżet. I my na jednym wiatraku to wszystko wyciągamy? No właśnie, chyba nie. Też tak mi się coś wydawało, że to zbyt pięknie wygląda. Na jeden wiatrak. Dobra, ile już nagrywamy? 20 minut już jest, na pewno. 22 minuty. No to jeszcze chwilę. Jeszcze chwilę, no bo dzisiaj będzie dłuższy odcinek, bo długo nie było nic. Chciałbym postawić dzisiaj już to. Halo. Mam tutaj ciekawe plany na to. Square Fordon. 65 tysięcy, proszę. Dobrze, jest nowy budynek. Ja ci zaraz postawię nowy budynek. Jest też coś takiego. 40 tysięcy, a to w następnym odcinku chyba uda się postawić. Tutaj tak ładnie by weszło. Nie, tutaj nie wejdzie. Środki na utrzymanie dróg zapewniają ich dobry stan, ale w celu zwiększenia ich przepustowości potrzebna jest służba drogowa. Krąży ona po mieście, zapewnia lepsze warunki na drogach, dzięki czemu pojazdy mogą jeździć szybciej. Dobrze. Świetnie. To jest służba drogowa, tak? Siedziba służby drogowej. No to tak. No to dzisiaj była reforma dróg. Ulepszyliśmy sobie, że teraz to ładnie wygląda. Tutaj by też się przydało, ale teraz zbieramy na coś innego. Przyspieszmy czas może po prostu. O, jest dobrze. Nikt tutaj nie wjeżdża bez potrzeby. Też jest dobrze. Puścimy tu sobie jeden tramwaj w przyszłości, który będzie tylko dowozić ludzi. Dobra, już chwila. Już wkrótce. Już wkrótce. Pojawi się tu. Jest! Zwolnijmy czas. Dobrze. A my mamy nasz budynek. No i tak, ty autobus, to wiadomo, że ty będziesz tu. Proszę. Ty autobus. Ty. A i również. Czy mi się dobrze wydaje? Czy on chce mi powiedzieć, że źle postawiłem to? Że droga powinna być w przeciwnym kierunku? Co? Jak będą nam problemy z korkami, wtedy się zastanowimy o tym. Pomyślimy. No dobrze, tak. Autobus tu, zsuwamy ci tą linię.
abyś nie musiał tutaj tak detalować. I zostaniesz przy tym, że sobie tak tu robisz kółeczkowi. Dobra, dobra. I mamy jeszcze tą linię. Pokaż. Czy ta linia jeździ tak tutaj po prostu w kółko? No chyba tak. No to pociągnijmy cię tutaj, abyś wyjechała. Tylko którędy? Masz wyjechać tutaj. Tu jest rowerowa, może tędy. O. No tak, na rondzie będziesz zawracać. To co, ty tu masz jeden przystanek? A daj się złapać. Później tutaj. Standardowo tutaj. Tu. Tu. No i gdzie jeszcze? Ale fajnie to będzie wyglądać teraz. Tutaj. No i tutaj. Dobra. To tam mamy zrobione. To z głowy mamy. No i już jakiś autobus podjechał od razu. Świetnie. Świetnie. I taksówki też sobie tu wciągniemy. Z tym, że pomysł jest taki, aby na środku wiadomo co wstawić. Stację metra. Czyli tak, to tu. Zejście do podziemi teraz. Albo nie, wiesz co, to byśmy sobie przesunęli na drugą stronę. Jeszcze trochę? Nie, nie chcesz. No dobrze, i tak, ty sobie zakrętam. Nie, za szybko. Może tak po prostu. Ale na prostej. Czekaj, a jakbyśmy zrobili tak i tu w dół? Też można. No dobrze, i tak. Tu będzie stacja metra, czyli... Petak wody. Po co ci woda? Proszę. Macie wodę. Prąd cel pociągnę iście, mam nadzieję. No, pewnie, pewnie, panie. Oj, zaraz będzie trzeba rozbudować znowu naszą... nasze mieszkania. No i tak, i tutaj. Ja poza odcinkiem tutaj zabuduję te drzewkami i tu przeciągnę drogę. Jakby coś. Ale to przejście bym już wyciągnął dzisiaj jeszcze. Bo tak. Na pewno jedno z takich ciekawszych miejsc, gdzie by było zejście, to byłoby tu. Zbyt stromo. Proszę, nie ma zbyt stromo. Okej. No i stąd też bym sobie przyciągnął coś takiego. Zobaczmy, czy tu jest jakieś wyjście? Nie ma wyjścia, nie ma żadnego wyjścia. To nie wiem, bo jakieś wyjście stąd musi być. Tam będzie wyjście. Okej, czyli tam by nie chciało wyjść. Tam byś nie chciał, no to w innym miejscu. Może tutaj. Nie. Tutaj tym bardziej nie. A tu by ładnie to weszło akurat. Tu byłoby to fajne. No dobrze, i będzie tu przejście. Tak? Tak to może być. No tak, i tutaj z tyłu... Nie, dawaj, jednak. Cofam to, że tutaj będzie droga. Byłaby fajna, ale by musiało to wyglądać. Poczekaj. No mniej więcej tak, bo tu musi być tramwajowa. Ej! Dowolną.
Co jest? No nie wiem. Tak? Może być w ten sposób? I... A nie, nawet ładnie wyszło. To może by w ten sposób się udało. Nie powiem, żeby nie było przyjemniej. I wtedy ty sobie tak wjeżdżasz. O, zobaczcie. Zaraz wam tu powiem, po co tutaj chodzi. Tutaj jak największym skosem sobie wracasz. Aha. Tędy. Tędy i tu. Wyjeżdżasz. Oczywiście tą pętlę rozbudujemy i wtedy będzie to inaczej wyglądać, ale... Co przez to zyskujemy? Aha, i tak jest źle. No niech to. No ale tutaj jakieś budynki będą mogły się jeszcze postawić. To już niech tak zostanie. Tędy. I tędy. Dużo nie jedziesz. Może nawet tutaj możemy cię przestawić. I co? I stąd jest zejście tam na dół. No dobrze. Tak, i sobie przechodzisz na drugą stronę, aby była jak najlepsza komunikacja do autobusów. Proszę. Tak. To w ten sposób możemy, już zaraz będziemy kończyć odcinek. Dużym działem postawiliśmy, no i tu jakieś sklepy się będą budować. No i co? Na zakończenie postawmy tu, podłączmy się już z tym. W następnym odcinku wybudujemy w tej strefie tramwaje, aby ludzie mieli jak tutaj dojechać. Tak trochę więcej niż tylko autobus. Znaczy nie, tutaj... Żeby nie musieli jeździć tylko samochodami lub chodzić tą ścieżką. No to już przyciągnijmy do końca. O, w ten sposób. I zaznaczmy... O, możemy się pobawić tym działem nawet teraz. Nie, wypełnienie. Proszę. I tu tak na pewno też. Dobrze. Ja ze swojej strony... Czekaj, czy tu jest dzielnica? Jest dzielnica. Dobrze, ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeżeli odcinek wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę. No i tak, dzisiaj wybudowaliśmy to głównie. Powiększyliśmy... inaczej, zbudowaliśmy od zera tą dzielnicę. Ja dociągnę tą drogę jeszcze. No i tam drzewka poustawiam. No i była reforma drogowa, są teraz ścieżki rowerowe i nie tylko, drzewka pojawiały się na naszych ulicach. Także to byłoby chyba na tyle dzisiejszego odcinka. Jeżeli wam się spodobało, możecie zostawić łapkę w górę i możecie zasubskrybować, aby nie przegapić kolejnego odcinka. Cześć!